Witam wszystkich ponownie. Następnym tematem, którym bym chciał się zająć tutaj, to będzie kolejny automat, tak jak już obiecałem. Automat do gier, w tym, że mini. Akurat dużo było zapytań wtedy, jak przy budowie tego dużego automatu AIR-Mech. Dlaczego nie ma baterii w BIOSie? Jest ta bateria w BIOSie, tym, że te automaty mogą być używane w różnych zimnych pomieszczeniach i ja do tego montuję akumulatorek. Akumulatorek 3V, w tym, że 1500 mA. Chodzi o to, żeby nie tracił ustawień, żeby nie było później żadnych awarii z powodu właśnie czy zimna, jeśli ten bar w barze będzie stał ten automat. No wiadomo, nie wszystkie bary są idealnie ogrzane przez całą dobę. Dlatego jest właśnie montowany taki akumulatorek. Tu mamy płytę Gigabajta. Dobrze mówię, tak, Gigabajta. I ta płyta będzie zastosowana właśnie w naszym mini arcade, w tym, że nie wiem, czy jest, czy ta płyta nie będzie całkiem za duża. Tutaj, jak już zacząłem budować, chodzi o mini arcade, w tym, że kiedyś były takie gry przystosowane do luster, czyli po prostu montowany był telewizor poziomo, lustro było pod kątem i żeby oddalić po prostu użytkownika automatu od emisji, które wydaje stary kineskop, czyli po prostu no, szkodzi wzrokowi. U nas będzie zastosowany monitor LCD, w tym, że też zastosuje lusterko, w tym, że większe, nie takie, to jest na razie, będzie zamontowane tak, aby użytkownik widział tak jakby przeciwsobnie całą grę. Dużo było właśnie jeszcze automatów do gier. Znaczy, no, taki kolejny projekt właśnie i tam było dużo właśnie takich gier zastosowanych w automatach, znaczy multiple arcade player, czyli mamy w automatach arcade, chodzi o to, że ekran, żeby był zamontowany w pionie, nie tak jak standardowo w poziomie, tylko w pionie. Do tego dojdzie jeszcze tutaj lustro. No i cóż, zaczynamy pewnie budowę. Aha, dzisiaj doszły do mnie nowe przyciski. Przyciski takie jak właśnie stosowane w arcade. W tym, że do tego mini arcade zastosujemy tylko jednego playera, ewentualnie przystosuję dwa przyciski z boku do pinballi, nie? W sumie tu jest 8 przycisków, mam nadzieję, że to starczy, więcej po prostu nie mieli w sklepie, nie? No cóż, tu mam kawałek płyty, wyrysowany już szczyt naszego automatu. Także, nie wiem, zapraszam do oglądnięcia, ja się biorę do roboty, także. Gdzieś tutaj postawimy tą kamerkę. Tylko jeszcze nie wiem na czym.
Mamy. Вышло, мама, отлично. Dobrze by było to jeszcze zrównać. No niestety, wszystko ręczna robota. Tył poszarpany z biorostrugarką i do dół też tak samo. A góry poszlifujemy. Może być.
zamiast wystrukam, obrysuję drugą część automatu. Identyczna. Zaczyna się robić ciepło. Jak to teraz zrobić, by tego nie ułamać?
już mamy dwa szczyty. No. Trzeba dociąć dolną ściankę, górną ściankę naszego automatu. Będzie pod kątem, bo będzie ostro. Ostro tylko kawałek. Ok. Dolna ścianka.